Pryzmat. Twoje wymarzone radio. Operacja Styl. Dzień dobry, Agata Ciechanowska, kolejna odsłona audycji Operacji Styl. Dzisiaj mam przyjemność gościć Natalię Prufer i Marcina Wilka. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Porozmawiamy sobie na temat literatury, a dokładnie literatury niemieckojęzycznej. Buch, czyli książka. Kto tworzy ten projekt i jak powstał? My. To my, ale tutaj może ja zacznę odpowiedź na to pytanie, bo faktycznie 3 lata temu założyłam takiego bloga na Instagramie, będąc w Berlinie, pod tytułem Buch, czyli książka. I moim pomysłem było od samego początku, żeby właśnie informować polskich odbiorców na temat literatury niemieckojęzycznej i w ogóle literatury ukazującej się również w Niemczech. Różne ciekawostki na ten temat, recenzje. Sama bardzo dużo czytam chętnie, dlatego chciałam się dzielić tymi informacjami z innymi. Natomiast z Marcinem poznaliśmy się jeszcze wcześniej, kilka lat wcześniej, przy innym projekcie, który przygotowywałam. To było znowu, to było takie przedsięwzięcie o polskiej literaturze i przygotowywałam ten projekt w Berlinie. I jakoś tak całymi latami rozmawialiśmy z Marcinem o tym, że fajnie byłoby zrobić coś razem. Zróbmy wreszcie coś razem. I tak od słowa do słowa przyszła pandemia do tego jeszcze i wpadliśmy na pomysł, żeby przygotować taki projekt online, który jest dyskusyjnym klubem książki, w której spotykamy się nie tylko my prowadzimy te spotkania, ale przede wszystkim czytelnicy, którzy zaproponowaną przez nas książkę przeczytali i chcą po prostu z nami o niej porozmawiać. A ja mam taką dłuższą historię narracyjną znowu, jak to chodzi, kto będzie gadułą, bo w 2010 roku pracowałem wtedy jako taki konsultant w programie literackim w Krakowie, w którym to programie uczestniczyli młodzi ludzie pióra z różnych stron Europy Środkowo-Wschodniej i tam byli przedstawiciele właśnie Ukrainy, Polski, chyba jeśli dobrze pamiętam, Czech, też i Niemiec. To był taki program trochę sąsiedzki, powiedzmy. Wszyscy się integrowali i pewnego rodzaju taką atrakcją były różne spotkania w różnych miejscach i jedną z atrakcji był wyjazd do Berlina. I zapytano mnie, czy ja mam ochotę zobaczyć Berlin. Ja pojechałem do Berlina i na to spotkanie literackie i to był pierwszy raz, kiedy byłem w Berlinie i się zakochałem w Berlinie. I później minęło kilka lat. W 2015 roku zacząłem znowu, pojechałem do Berlina w nagrodę za to, że udało mi się skończyć bez ofiar śmiertelnych napisanie książki biograficznej o Annie Jantar. Pojechałem wtedy do Berlina i spędziłem tam znowu trochę czasu, no i tak się zakochałem, że zacząłem bardzo się zanurzać w to miasto i coraz częściej przyjeżdżać. I wśród takich różnych osób, które robią różne świetne rzeczy, poznałem właśnie Natalię, to moja wersja zdarzeń i zaczęliśmy rzeczywiście wtedy od czasu do czasu rozmawiać i myśleć po jakimś czasie, żeby coś zrobić trochę w ramach takiego pomostu polsko-niemieckiego, pomostu, w którym wykorzystamy własną wiedzę i doświadczenie w tym, w czym jesteśmy najmocniejsi, czyli w kulturze, w literaturze przede wszystkim. No i tak się zrodził wtedy pomysł, co tutaj Natalia mówiła, tego naszego klubu książkowego. Taka miłość do Niemiec przerodziła się w miłość do literatury niemieckojęzycznej, można tak powiedzieć? No tak, tak. Chociaż rzeczywiście słowo miłość, tutaj musielibyśmy pomyśleć, czy to rzeczywiście była miłość, czy to było zakochanie, bo prawda jest taka, że czy tam zauroczenie, bo prawda jest taka oczywiście, że myśli są rozmaite, tak jak zresztą myśli o kraju, w którym jesteśmy, czy w ogóle jak zawsze
nie chcę wchodzić w to, ale o bliskich też jest tak, że rzeczywiście myślimy w sposób zróżnicowany, czasem też krytyczny, bo to jest oczywiście tak, że to pierwsze zauroczenie później się przekształca w trochę w dojrzałą relację i w tej dojrzałej relacji zaczynasz też myśleć w taki no, różnorodny sposób też o świecie i też tutaj o literaturze. Tak samo zresztą było w przypadku literatury niemieckiej i trochę takich lektur naszych, nie? Przemyśleń, bo my mamy rozmaite myśli na temat tego, co jest ciekawego, co jest interesującego. Na tym się skupiamy, ale to nie są zawsze tylko same pełne entuzjazmu myśli o literaturze, no bo tak jak z każdym światem też kultury, po prostu ten świat jest różnorodny i tam są różne rzeczy. My wybieramy w każdym razie, nie zajmujemy się krytyką, bo to tak zabrzmiało jak wstęp do tego, że zaraz opowiemy, co tam jest złego, bo nie zajmujemy się krytyką, tylko zajmujemy się raczej takimi rzeczami, które uważamy za najwartościowsze. To miejsce, w którym można mówić o literaturze niemieckiej, też w Polsce jest bardzo szczupłe i jego jest bardzo mało i w zasadzie to, co robimy, to jest trochę taka praca też edukacyjna czy społeczna, polegająca na takim trochę rozpychaniu się. Wymyśliliśmy sobie, że będziemy sobie organizować taką przestrzeń, w której będziemy mogli robić to, czego nie możemy robić, pewnie współpracując jako freelancerzy, nie wiem, z czasopismami czy z magazynami, no ale to jest coś takiego, że wiadomo, że jak nie możesz zrobić tego z kimś innym, to robisz to samemu, skrzykujesz się z osobami, które jakby interesuje to samo, dlatego my się tutaj dogadaliśmy, no i działamy, bo co mamy nie działać. I tak jak Marcin wspomniał o takim moście polsko-niemieckim, ja tutaj jeszcze dodam, że bardzo ważny jest most krakowsko-berliński, ponieważ organizatorem projektu jest stowarzyszenie Sprachcafe Polnisch z Berlina, z którym też cudownie mi się współpracuje, również jeśli chodzi o inne projekty kulturalne. A w Krakowie głównym partnerem jest Fundacja Poemat Michała Zabłockiego oraz blog Wyliczanka tutaj Marcina Wilka obecnego. No tak, ja zapomniałem powiedzieć o tym pomoście krakowsko-berlińskim. No on jest ważny. Jest bardzo ważny, tak, tak. Bo nie wiem, czy jest dużo takich przedsięwzięć już obojętnie online czy na żywo, ale między Krakowem a Berlinem wydaje mi się, że można byłoby je może policzyć na palcach jednej ręki. Mamy teraz już nie tylko blog, mamy nie tylko klub czytelniczy, czyli takie spotkania online, ale są też podcasty, są konkursy, są spotkania również online z różnymi gośćmi. Mam bardzo dużo pomysłów i w ogóle ochoty, żeby Buch, czyli książka, rozwijać. Również widać, jak po prostu przybywa osób obserwujących, czy profil na Instagramie, czy na Facebooku. Oczywiście mnie to bardzo cieszy i tworzy się taka społeczność, naprawdę społeczność osób zaangażowanych, no bo już jeżeli ktoś polubi stronę, czy profil Buch, czyli książka, no to znaczy, że albo coś ma wspólnego z Niemcami, albo z językiem niemieckim, albo z literaturą, czyli de facto interesuje go ten temat. I bardzo miło widzieć, jak ta grupa się rozrasta. Na jakich gatunkach się skupiacie? Jest to taka bardziej nowa literatura, czy pomieszana z klasykami? Może ja też zacznę odpowiadać na to pytanie. Podzieliliśmy się z Marcinem. Mnie zawsze jakoś bardziej interesowała literatura najnowsza, czyli naprawdę to, co jest teraz pisane, wydawane w Niemczech i w najlepszym wypadku tłumaczone od razu na język polski i wydawane w Polsce. Więc robiliśmy sobie z Marcinem takie dwa panele. Jeden nazywa się Najnowsze po niemiecku i to są książki, które ja omawiam w czasie naszego klubu, a panel Marcina nazwaliśmy Klasyka po niemiecku. Tak, klasyka po niemiecku, tak, bo to się tak zrobiło, Najnowsze po niemiecku i Klasyka po niemiecku. Klasyka po niemiecku. I tutaj omawiamy dzieła już takie starsze, ale może nie bardzo znane, ale powiedzmy autorów, którzy są uznawani za bardzo znanych, typu Thomas Mann. I w zeszłym roku, ale również w tym roku po prostu zastanawiamy się wspólnie nad lekturami, które możemy zaproponować naszym czytelnikom.
zastanawiamy się, które będą ciekawsze i do czytania, i do wspólnego dyskutowania, bo to też o to chodzi, że to nie jest tak, że my prowadzimy półtora godzinne spotkanie i tylko sami opowiadamy o tych książkach, tylko robimy takie wprowadzenie i zadajemy czytelnikom obecnym podczas klubu pytania. I w ten sposób wywiązuje się dyskusja, rozmowa na temat tych książek. I raczej preferujemy powieści, to bym powiedziała, ewentualnie reportaże. Nie wiem, Marcin, może chcesz coś jeszcze dodać? Tak, bo z tą klasyką jest tak, że raczej literatura beletrystyczna, taka, którą się po prostu czyta, bo chodzi nam o to, by nie był to klub jakiś taki ezoteryczny, w którym odpytujemy się z kultury czy literatury niemieckiej, tylko klub ludzi, którzy po prostu czytają, są zainteresowani tym, co czytają. Często mają ochotę na poznanie kontekstu. Każde spotkanie w zasadzie już teraz ma taką tradycję, że jest poprzedzone takim krótkim wprowadzeniem w kontekst, czy to przywołaniem fragmentu biografii, która jakoś się wiąże z dziełem, które powstało w danym momencie życia danego twórcy czy danej twórczyni, albo w ogóle z jakimś kontekstem czasem kulturowym, no bo tutaj został wymieniony Tomasz Mann, akurat jesteśmy na świeżo po dyskusji o takiej książce Niemieccy słuchacze, przemówienia radiowe z lat II wojny światowej, no i tutaj wtedy robimy takie wprowadzenie, ja akurat robiłem, bo ja moderuję spotkania klasyczne, takie wprowadzenie opowiadając o kontekście, w jakich warunkach ta książka powstała, z czego ona się składa i tak dalej, i tak dalej. Ale później większa część spotkania, ponad godzinę, to jest swobodna rozmowa uczestniczek, bo w większości to są kobiety, dlatego że kobiety więcej czytają w ogóle, i nielicznych uczestników. Bardzo demokratyczne, polegające na tym, że każda z osób dzieli się swoimi odczuciami, poglądami, uwagami, komentarzami, czasem zadając pytania, czasem wchodząc we wzajemne polemiki. No, taka zwykła rozmowa, jakbyśmy się spotkali w kawiarni, bo pewnie byśmy to robili, albo w jakiejś księgarni małej, kameralnej, i gdybyśmy po przeczytaniu tej samej książki po prostu sobie rozmawiali, tak jak rozmawiamy sobie w gruncie rzeczy o życiu. Na tym zresztą ta idea tego klubu książkowego polega. I zwracamy, jakby dyscyplina jedyna to jest taka, że warunkiem podstawowym jest to, żeby rzeczywiście mieć przeczytany ten tekst lub być zainteresowanym, bo często osoby uczestniczące nie zabierają głosu w dyskusji, tylko jak my to nazywamy, są aktywnie słuchającymi, i to też jest super sprawa, dlatego że czujemy też rodzaj zaangażowania i takiego współuczestnictwa, albo najlepiej, jeśli dana osoba przeczytała ten tekst i może podyskutować, bo wtedy po prostu można się odnieść do tego, co my mówimy. Jakby to wszystko jest dosyć jasne. Staramy się też dobierać takie teksty, które nie są bardzo wymagające pod względem formalnym, pod względem intelektualnym. Ten kontekst kulturowy zawsze jest dosyć istotny. To znaczy my musimy jakby zdawać sobie sprawę, to są książki niemieckie, nie wiem z jakiego czasu historycznego, czego dotyczą, z grubsza, ale nie musimy wiedzieć absolutnie wszystkiego. Czasem zresztą te spotkania są okazją do tego, że się dowiadujemy też od uczestników czy uczestniczek właśnie nowych rzeczy, bo zawsze ktoś coś wie, czego my nie wiemy, i to też jest wspaniałe, no bo się wzajemnie od siebie czegoś uczymy, nie tylko zresztą względem takiej konkretnej, tak zwanej twardej wiedzy, ale także wiedzy dotyczącej, nie wiem, obserwacji życiowych, bo bardzo często dyskutujemy o życiu, nie wiem, o emocjach, o tym, jakie są nasze poglądy na pewne sprawy dosyć istotne, takie egzystencjalne, i to są naprawdę takie spotkania, po których ja wychodzę jak taka gąbeczka nasiąknięta czymś takim bardzo wartościowym i kalorycznym, i odżywczym, i zdrowym, witaminowym płynem. Wymyślam taką metaforę jakąś karkołomną, ale wybaczcie mi.
A ja tutaj dodam jeszcze dwie rzeczy, że moim zdaniem bardzo istotne, że te rozmowy są naprawdę... my tutaj nie udajemy literaturoznawców, my nie próbujemy być zbyt przeintelektualizowani, tylko rozmawiamy o takich naszych prawdziwych odczuciach dotyczących książek, więc jeżeli ktoś na przykład boi się zabrać głos, nie musi. Zadajemy po prostu pytania i kto chce, zgłasza się, podnosi rękę i odpowiada, ale te pytania dotyczą raczej treści, czy raczej emocji, które dana książka w nas wywołuje i sobie po prostu o tym w bardzo luźnej, przyjemnej atmosferze rozmawiamy. I chciałam jeszcze dodać, bo Marcin tak ładnie też powiedział, że to tak jakbyśmy się spotkali w kawiarni. I tak i nie, bo moim zdaniem też zaletą tych spotkań online, chociaż czasami już niektórzy mamy może dosyć tych spotkań na Zoomie, wielką zaletą tego projektu jest, że spotykają się czytelnicy z Polski, z Niemiec, czyli Polacy, którzy mieszkają w Niemczech i na przykład w inny sposób odbierają daną lekturę, tak? Poprzez pryzmat tego życia w Niemczech, albo przez to, co słyszeli o tej książce, albo o autorze, autorce, albo w ogóle czytali książkę na przykład w języku niemieckim, czyli w języku, w jakim została ta książka napisana. I z tego też powstają bardzo ciekawe często dyskusje i tematy do rozmowy, których tak pewnie w kawiarni, jakbyśmy się spotkali tylko w Berlinie, albo tylko w Krakowie, tego byśmy nie dostrzegli. A poza tym też zdarza się, że przychodzą na Zoom uczestnicy, którzy w ogóle nie są ani w Polsce, ani w Niemczech, tylko w zupełnie innym kraju. I to jest oczywiście tym ciekawsze i tym bardziej takie dla nas ekscytujące. Literatura niemieckojęzyczna, czy jest popularna wśród czytelników? Czy ludzie przychodzą do tego projektu, bo właśnie lubią literaturę niemieckojęzyczną i ją znają? Czy chcą ją dopiero poznać, bo są po prostu ciekawi, jak to wygląda? Z mojej perspektywy różnie i mamy tutaj różne grupy odbiorców. Są to osoby, które po prostu lubią czytać, interesują się literaturą, interesują się nowościami, które pojawiają się na polskim rynku wydawniczym, albo po prostu chcą, żeby ktoś im zasugerował, co warto przeczytać i o czym na przykład warto rozmawiać, ale także mamy wśród odbiorców naprawdę osoby, które interesują się językiem niemieckim, Niemcami, na przykład są tłumacze, przychodzą na nasze spotkania. W ogóle tegoroczną edycję Klubu Książki Online również trochę tak dedykujemy pracy tłumacza, na przykład tłumacza literackiego. Są to osoby, jak już wspomniałam, które mieszkają w Niemczech na przykład, więc czytają w oryginale, czytają po niemiecku, interesują się językiem, kulturą i w ogóle językiem niemieckim i obyczajowością niemiecką. W ten sposób bym odpowiedziała na to pytanie. Padło jeszcze to pytanie o popularność. I musimy bardzo uczciwie powiedzieć, że mimo ogromnych wysiłków, bo to jest tak, że Instytut Goethego ma dwa oddziały w Polsce. Bardzo dużo jest też takich Instytut Goethego, który się zajmuje promocją kultury niemieckojęzycznej. Bardzo dużo jest programów też wspierających, programów tłumaczeniowych. Bardzo dużo jest germanistów, bardzo to jest potężne środowisko germanistyczne. To jest ważny polski sąsiad. To trzeba powiedzieć, że kultura, znaczy literatura w ogóle polska, jeśli chodzi o ten rynek tłumaczeniowy, cały czas z różnych, jak wiemy, powodów jest zdominowana przez literaturę anglosaską. To jest naprawdę przygniatająca część. Na to mają wpływ popularność rynku amerykańskiego, angielskich czy brytyjskich autorów, no i w ogóle popularność języka angielskiego i też dostępność tego języka angielskiego. I to reprodukcje filmowe, to jest... no to są znowu produkcje na ogół amerykańskie, a kultura i literatura niemiecka nie cieszy się taką popularnością i poza takimi nazwiskami, które jakby weszły do kanonu, ale pytanie, czy wszyscy je czytają, no od Thomas Mann oczywiście, Czarodziejska Góra wszyscy kojarzą, ale jakby spytać kogoś, kto ostatnio czytał Czarodziejską Górę, no to
byłoby pewnie z tym ciężej. Tak samo o Goethem też wiadomo, coś się słyszało, coś się wie, ale z literatury najnowszej zwłaszcza to jest dosyć ciężko. To jest pewnie też związane z tym, jak w ogóle funkcjonuje literatura w Polsce, jak funkcjonuje rynek tak zwany rynek krytyczny, czy może łagodniej mówiąc jeszcze krytyka literacka, ale rynek też, no bo wydawcy, decydując się na tłumaczenie jakiegoś tekstu, jest bardzo dużo świetnych tłumaczy i tłumaczek zwłaszcza, z dwiema rozmawiamy zresztą w ramach tego naszego projektu. Mamy dużo tłumaczek, mamy środowisko, mamy ludzi zainteresowanych, zajawionych, jeśli chodzi o literaturę niemiecką, ale nie jest to tak popularna, bardzo popularna rozrywka w takim sensie masowa. Trzeba to sobie bardzo uczciwie powiedzieć. Ja tak sobie jeszcze cały czas myślę, że no nie dość, że literatura niemieckojęzyczna w Polsce no nie jest jakoś bardzo popularna, to już o tym Marcin powiedział. Dodatkowo wydaje mi się, że ona też nie jest jakoś promowana, że właśnie to było też pomysłem Buch, czyli książka, żeby wreszcie było gdzieś miejsce, nawet niszowe. To nie o to chodzi, żeby mieć miliony followersów na Instagramie, ale żeby stworzyć taką społeczność i miejsce, gdzie można wymieniać się informacjami na temat książek, które powstają w języku niemieckim. I tutaj jeszcze, bo ja ciągle podkreślam niemieckojęzyczność, tak? To znaczy, że mamy tutaj też literaturę z Austrii, literaturę ze Szwajcarii. To jest też bardzo, bardzo ważne, należy to podkreślić. I w tych rozmowach o literaturze niemieckojęzycznej dla mnie rolę gra fakt, że jednak moim celem, czy to, co dla mnie bardzo ważne w moim sercu, jest naprawdę olbrzymie zapotrzebowanie na poprawę relacji polsko-niemieckich poprzez projekty kulturalne. I zarówno jeśli chodzi o przybliżanie Polakom kultury, sztuki niemieckiej, jak również w drugą stronę. Poznawanie Polaków, żeby Niemcy poznawali Polaków poprzez to, co Polacy tworzą, poprzez ich kulturę, literaturę, sztukę, muzykę, teatr, film itd., itd. Bo wydaje mi się, że w ten sposób, poprzez tą wymianę kulturalną, poznajemy siebie lepiej, poznajemy siebie bez takich ograniczeń, zahamowań. Nie ma od razu tej takiej niechęci, mam tutaj od razu na myśli politykę, dyplomację, historię i tak dalej. Dlatego wydawało mi się od samego początku Buch, czyli książka, że w ten sposób można przybliżyć Polakom nie tylko nowe książki, które są tam gdzieś pisane, wydawane, tłumaczone z niemieckiego na polski, ale w ogóle literaturę kraju sąsiedzkiego. I bardzo zapraszamy, jest bardzo fajnie, przyjdźcie, spróbujcie, napiszcie wcześniej. Najlepiej to rzeczywiście zapoznać się z tą ofertą na Buch, czyli książka.org, a później piszcie listy i widzimy się i dyskutujemy. Dziękuję Wam bardzo za rozmowę. Moimi gośćmi byli Natalia Prufer i Marcin Wilk.